A, dobra, no spróbujmy! To będzie hardcore. A chociaż nie wiem, czy ja chcę go rozumieć, bo jeszcze się... Kurde, o! Nie cierpię tego! Zmuszają mnie do zrozumienia i do współczucia. O, gdzie on polazł? Ćwoko! Gdzie polazłeś? O, nie wiem. Lens? Czego ode mnie chcesz? Odwrócił się nagle w moją stronę i przez ułamek sekundy myślałam, że widzę Valkyona. Ja potrzęsłam głową, żeby wyrzucić z głowy ten obraz. Jestem kompletnie skołowana. Jak się czujesz? Co cię to obchodzi? To dziwne, ale choć wzbudzasz moją nienawiść, martwię się o ciebie. O Boże, co? Zastanawiam się tak holmski i normalka. Twarz Lensa nabrała niezrozumiałego wyrazu. Czy jest zakłopotany moim nagłym zainteresowaniem jego osobą, czy raczej wkurzony? Tak czy inaczej odwróciłam wzrok. Tym razem nie mam siły, by się z nim mierzyć. Zaczął odchodzić, ale odwrócił się do mnie. Dobrze, przynajmniej nie muszę tu podejmować decyzji, bo po prostu miałabym niezłe mentriki, co ja mam tu robić. Także rob se w gardzie, co chcesz. Na co czekasz? Chodź. A, dobrze? Jeśli nie chce mi nic powiedzieć, dlaczego chcesz, żebym z nim poszła? A w którą stronę polazłeś? Lens ciągle zmienia kierunek, nie rozumiem, gdzie on chce w ogóle dotrzeć. Zabrać mi mnóstwo many po prostu, jest złośliwy. Może po prostu ma ochotę się przewietrzyć, a równocześnie chce mnie mieć na oku. Ale to jest bez sensu. Lens, wkurzasz mnie. To łagodnie mówiąc. Minęła już dłuższa chwila, od kiedy idziemy bez słowa. Nie możemy dłużej ciągnąć tej sytuacji, to do niczego nie prowadzi. Naprawdę nie chcesz o tym porozmawiać, znaczy znam Valkyona i myślę, że byłby w podobnej rozsypce, gdyby dowiedział się o tym wszystkim, co się stało z waszą matką. Nie udawaj przy niej milutkiej dziewczynki, dobrze wiem, że mnie nienawidzisz. Jejku, to się ze sobą nie wiąże? O Boż. Nie, postaramy tak. Tak, ale to nie przeszkadza mi przeszkadza ci współczuć. I twoja fałszywa sympatia do mnie przedziwi. Trudno. Nie jestem fałszywie sympatyczna. Po prostu umiem rozpoznać cierpienie drugiej osoby, nawet jeśli żywię do niej dużą niechęć. Nie mogę zrozumieć, dlaczego moja matka postanowiła się poświęcić i nas porzuciła. Mogła też nas poświęcić w tym samym czasie. To była wasza matka. To normalne, że chciałaby jej dzieci żyły i odkrywały ten świat, dla którego już ona się poświęciła. Dobra, to jest takie trochę mętne, ale okej. Wolałbym umrzeć. Co? Wyznanie Lensa głęboko mnie zaszokowało. To straszne myśleć coś takiego. Myślę, że to by cokolwiek zmieniło. Twój cenny kryształ byłby wciąż cały i zdrowy i twój nędzny chłopak tak samo. To prawda? Spojrzenie Lensa zatopiło się w moim. Prawie, że mam wrażenie, że on prosi o przebaczenie. To dziwne. Nie! Nie! Zostaw to! Nie miałam pojęcia dlaczego, ale Lens otworzył się przede mną i opowiedział mi o swoim dzieciństwie z Valkyonem. Nie chcę tego wiedzieć! Obudziliśmy się z Valkyonem w sercu wulkanu. Jakieś 20 czy 25 lat temu, sam już nie wiem. Trochę tracę poczucie czasu. Wyszedłem pierwszy i wiedziałam, jak radził się mój brat. Wydawał się czuć bardziej komfortowo w tym środowisku, które ja uważałam za drobiny za gorące. Pewnie dlatego, że jesteś smokiem lodu, prawda? Tak, zapewne. Dorastaliśmy w wiosce całkowicie zagubionej pośrodku niczego. Ludzie byli tam za nas czuli i życzliwi. Gdyby wszystkie fairies były tak miłe i dobre jak oni, nigdy bym nie rozbił kryształu. Lens, wszędzie są dobrzy i źli. Świat nie jest tak tylko różowy. To mieszanka kolorów, wartości i opinii. I nie powinieneś karać całego świata za błędy mniejszości. Nie wiesz tego, co wiem ja. Teraz tak, przypominam ci, że razem widzieliśmy wspomnienia swoją matką. Całe życie ukrywałem swoją prawdziwą naturę i mój brat również. Dorastaliśmy myśląc, że smoki stworzyły Eldarię z własnej woli, podczas gdy one zostały poświęcone. To był ich wybór. Nikt nie został zmuszony do zaakceptowania tego smutnego losu. Lens nic nie usłyszał moich słów i zaczął zionąć z powietrze krystalicznymi, błękitnymi płomieniami. O, dobra, może w powietrze. Przeglądałam mu się z ustami otwartymi z wrażenia.
Wydawał się tak bardzo rozbity, ja wciąż nie mogłam zrozumieć, dlaczego do takiego stopnia nienawidził Ferris. Później opowiedział mi o jednej z wielu krzywd wyrządzonych przez straż Eli Ferris. Dreszcze przerażenia przebiegły mi po plecach. A więc teraz rozumiesz dlaczego. Zniszczę ten świat i każdą i każdego Ferris zabiorę ze sobą do grobu. To były inne czasy. Miko nigdy nie poparłaby takiej decyzji. Nie mogę uwierzyć, że Ferris i straż L polowali na rzadkich potomków smoków z bezsensowną nadzieją, że to przywróci kryształowi brakującą równowagę. To logiczne. I tak samo zrobili z Angelami, nawet jeśli to pogłoski rozpowszechnione przez Dagona były główną przyczyną ich zagłady. Valkyon miał rację, bojąc się wyjawić swoją naturę smoka, ale nie wolno zapominać, że czasy się zmieniły. Mimo wszystko trudno mi było przyjąć te informacje. Jak straż L, strażniczka i opiekunka kryształu mogła dopuścić się takiego okrucieństwa? Jak po tym wszystkim, co poświęciły smoki, Ferris mogły one też tak bardzo splamić sobie ręce krwią? Strach nie mógł tego usprawiedliwić. Właściwie nic nie mogłoby tego usprawiedliwić. Muszę tam wrócić, muszę się dowiedzieć, dlaczego ona wolała ten świat od nas. Zaczekaj. O Boże, może zrobiła ten świat dla was. Musiał się to w ten sposób. A, gdziekolwiek pójdzie. A moglibyście mi chociaż powiedzieć, bo już naprawdę nie wiem. Pewnie będziemy dalej oglądać przeszłość. Bo jak to tak? Nie no, dalej nic. Spoko. Kręćmy się w kółko. O, okropność. Les tu jest, rozmawia z Fafnirem. Dlaczego? Pytam tylko dlaczego. Chodź ze mną i... Nie chcę z tobą iść ani znów oglądać mojej matki, nie mogę. To nie jest coś, co mógłbym ci wytłumaczyć, Lens. Musisz to zobaczyć, żeby zrozumieć. Wiem, ciągle się powtarzasz. Podeszłam do Lensa i położyłam dłoń na jego przedramieniu, aż podskoczył. Boż, nie, weź, bo się... To nie! Lens, jeśli chcesz uzyskać odpowiedzi, których szukasz, musimy lepiej poznać przeszłość twojej matki. Obiecuję ci, że będę przy tobie. Ja opuścił głowę i potwierdził, że się zgadza. Jeszcze troszeczkę się dowiedzieć. To co, idziemy dalej? Jesteśmy z powrotem w Memorii z przeszłości. Setki smoków szybują po niebie i stąpają po tych ziemiach. Wygląda na to, że niebieskie poświęcenie ma się wydarzyć niebawem. Fafnir i matka chłopaków właśnie rozmawiają. Podeszliśmy z Lensem bliżej, by posłuchać tej rozmowy i spróbować dowiedzieć się czegoś więcej. Jesteś pewna? Tak, test jest pewny. Fafnirze minęło ponad 100 lat, od kiedy nie była ani jedynych narodzin wśród smoków. To wspaniała wiadomość. Daje nadzieję na odrodzenie się naszego ludu. Wierzysz w to? Ale czy inni nie będą mnie uważać za egoistkę, jeżeli nie poświęcę swoich dzieci? Nie sądzę, ale jeśli to cię uspokoi, zachowamy tę wiadomość tylko dla nas. Czy powiedziałaś swojemu mężowi? Jeszcze nie. Nie mogę, nie mam odwagi mu powiedzieć, że będzie ojcem dzieci, których nigdy nie pozna. Tio, powtarzam ci, też wy sami nie jesteście zobowiązani do poświęcenia się. Nikogo z nas nie będę zmuszał do takiej ofiary. Wiem, ale chcę być tutaj, razem z moim ludem. Jestem tylko rozdarta między możliwością zabrania też naszych synów na tę ofiarę, a z drugiej strony daniem im szansy na długie i spokojne życie. Synu! Widziałam ich, Fafnirze, białe włosy, niebieskie oczy u jednego i złotawe u drugiego. Byli tacy piękni i tuzi. Czuję, że nie jestem w stanie narzucić im tego wyboru. Rozumiem, zwłaszcza, że ofiara musi być złożona z własnej woli. Tak, jak oni mogliby podjąć tę decyzję, skoro nawet się jeszcze nie urodzili? Fafnirze, co ja mam zrobić? Dlaczego ona się nie pojawia w sumie? Będziemy musieli chronić twoje dzieci. Sylwetka Tiu ulotniła się, zmieciona łagodnym podmuchem wiatru. Wciąż nie rozumiem jej decyzji. Mogła przecież zostać z nami. Chodź tędy. Wskazał w stronę plaży. Chyba musimy iść tą drogą. A, w sumie to na plażę. Dobra. Już chciałam iść w drugą stronę. Kilka dni po tym, jak twoja matka przekazała mi tę piękną wiadomość, udała się tu na plażę. To stąd rozpoczęła się podróż na wyspę, na której się urodziliście. Chciała to zrobić sama, ale twój ojciec był bardzo przenikliwy i wszystkiego się domyślił. Naprawdę myślałaś, że niczego się nie domyślam? Tio, daj spokój, nigdy nie umiałaś mnie okłamywać. Twoi rodzice popłynęli więc razem na wyspę waszych narodzin. Zostawili was tam, a sami wrócili kilka tygodni później. Wydawali się spokojniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. Kilka dni później dokonali niebieskiego poświęcenia. Pokaż mi to.
co mam ci pokazać. To ostatnie chwile moich rodziców. Jesteś pewien? Muszę zobaczyć wszystko, co się stało. Dobra, i musimy znaleźć, gdzie to mogło się wydarzyć, tak? Podejrzewam, że gdzieś tu, ale nie. Nie wiem, zaraz zobaczę. Może jeszcze się trochę doładuję i dokończę wam ten odcinek. Okej, sobie doładowałam. Także. I to chyba całkiem sporo, mam nadzieję, że już mi starczy do końca, ale to znaczy, że naprawdę sporo trzeba znowu na te odcinki. Wszystkie smoki zebrały się na równinach Memorii, jest też wiele fenghuangów i feri z różnych ras. Przyglądają się smokom i zasypują je podziękowaniami. Widząc tę scenę, nie mogę się powstrzymać od łez. Atmosfera jest tak ciężka, że czuję, jak trzęsą mi się nogi. Wiatr zdaje się unosić łzy i nadzieje wszystkich Feris. Czuję, jak skręca mnie w żołądku. Teraz, kiedy wiem, co stało się dalej, Pachni podszedł do mnie i wskazał grupę osób, które w porównaniu z jednorożcami, satyrami i harpiami stojącymi tuż obok wyglądają całkiem normalnie. Kim są te osoby? To ludzie. Ludzie? Tak, są tam po to, by okazać swoje wsparcie i zachować w pamięci poświęcenie Feris dla zachowania równowagi między naszymi dwoma światami. A przy okazji, kogo z nimi widzisz? Matka, dlaczego ich przytula? Cóż, ta młoda kobieta, którą obejmuje twoja matka, to nikt inny jak twoja kuzynka. Twój wujek zakochał się w ziemiance. Co? Dlatego twoja matka obdarzyła ich taką miłością. Część twojej rodziny to ludzie. Uroczo. A więc istnieje wiele innych smoków. Valkyon i ja nie jesteśmy chyba jedynymi, którzy przeżyli. Mieszanej krwi, owszem, ale ich moce nie są równe i nigdy nie będą równe mocom smoków. Czystej krwi, takich jak ty. Wraz z upływem czasu krew bardzo się rozcieńczyła i nasi nieliczni ludzcy potomkowie nie mają już zbyt wiele wspólnego ze smokami. Znaczy ci, którzy uniknęli szaleństwa mieszkańców Eldarii. Spojrzenie Fafnira spochmurniało. Tak, ale kiedy o tym pomyśleć, to trochę jak z Bonigą, która jest Angelem. Jej krew jest rozcieńczona, a ona jest jedną z ostatnich ze swojej rasy. Co? Nie wiedziałeś o tym. Teraz rozumiem, dlaczego on tak bardzo cię ubóstwiał. Nes podszedł do mnie, wygląda na wściekłego. Jeśli byłaś dla niego tak ważna, to tylko dlatego, że chciał... A, Les upadł na ziemię i przyłożył rękę do serca. To zapewne ten jego pakt powoduje taki stan. Wracajmy do realnego świata. Dobrze. A w którą stronę do tego realnego? Że tak zapytam. Przenieśliśmy Lesa do realnego świata na zewnątrz kuli. Zabraliśmy go do jednej z sąsiednich sal, aby mógł tam jakoś odzyskać siłę. Później Fafnir odleciał. Jestem sama z Lesem, a on jest nieprzytomny. Powinnam skorzystać z okazji, by spróbować uciec, ale zarazem, czy to rozsądne, żeby zostawiać go tutaj samego? Dobra, idziemy po pomoc. Ja jego mam za miękkie serce. Nie mogę go zostawić w takim stanie, on potrzebuje opieki. Dobra. W takim wypadku... Najpierw poszłam do obozu, aby poszukać kogoś, kto mógłby mi pomóc. Ale nikogo nie ma. Wygląda na to, że ognisko zostało zgaszone już parę godzin temu. Kilka razy zawołałam Oriona, ale nikt mi nie odpowiedział. Wróciliśmy do realnego świata, a jednak nie ma tu śladu choćby po jednym Mauliksie? Dziwne. I oczywiście nie widzę nigdzie apteczki. Czy oni w ogóle nie mają pojęcia o pierwszej pomocy? Czekanie tutaj i denerwowanie się nie ma sensu. Powinnam sprowadzić prawdę, może poszli po jakieś rzeczy na statek. Tak, to jest dość oczywiste. Tu też nikogo nie ma. Szukałam pozostałych, ale są tylko puste łodzie i łodzie bez wioseł. Pewnie zabrali, żeby mi nie posłużyły do ucieczki. Przymrużyłam oczy i przez chwilę wpatrywałam się w statek. Chyba ktoś jest na pokładzie. Hop, hop, wy na statku! Machałam do nich rękami, ale zdaje się, że nikt mnie nie widzi. Naprawdę niezła banda nieudaczników. Z ich dowódcą nie jest dobrze i nie można znaleźć nikogo, kto mógłby mu pomóc. Nigdy więcej nie będę kwestionować organizacji straży w tym zakresie. Tak, bo może być gorzej. Przypuszczam, że jednak nie wszyscy są na statku. Pójdę poszukać gdzieś indziej i trzymajmy kciuki, żebym kogoś znalazła. Tak, teraz mamy taką wspaniałą okazję, żeby stąd zwiać. I tyle. I sobie stąd pójść.
Hej, czy ktoś tu jest? To ja, Bonika, jestem na wolności, halo, zaraz wam ucieknę. Odpowiedziało mi jedynie echo mojego własnego głosu. Zaczynam się zastanawiać, czy nie byłoby lepiej rzeczywiście stąd uciec. Biorąc pod uwagę, że nikt mnie nie pilnuje. Nie mogę zostawić Lensa w takim stanie. Wielkie nieba, to niemożliwe. Czy nikogo nie ma na tej cholernej wyspie? Co mi robią? Gdzie się wszyscy podzieli? Może powinnam wrócić do Lensa. No kurde, już z braku laku, nie? A gdzie on jest? Halo? Chłopie, gdzieś się skitrał. Halo? Nie no, jaja po prostu. Dobrze, że sporo doładowałam. Bo jakaś żenada. Słyszałam trzask rozdeptywanej gałęzi. Tutaj jesteś. Myślałaś, że możesz uciec. Zdaje ci się, że jestem na tyle głupi, żeby pozwolić ci się wymknąć. Ruszył w moim kierunku, z bronią w ręku. Jego oczy są wyjątkowo zimne, tym razem nie żartuję. Lens odzyskał wszystkie swoje siły. Ej, no nie chciałam uciekać. Wtedy zdałam sobie sprawę, że próbując mu pomóc, tylko zaszkodziłam sobie samej. Przerażona ciemnością, która od niego biła, cofnęłam się kilka kroków. Bałam się go bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Bałam się tego, co mi zrobi. Kiedy uniósł miecz, zamknęłam oczy i osłoniłam twarz rękami. Moje myśli zwróciły się w stronę tego, który był dla mnie wszystkim. Serio, Nefra. Skoro już o Minelu mowa, co się z nim stało? Czy faktycznie został pożarty przez Maridy, wysłany przez Lensa? Najwyraźniej czas przyjrzeć się bliska tej sprawie. Wow, strasznie szybko. Po 2 godzinach. Bonika. Stary, bo będę musiał się z tego wyśmiać. Choć wiedziałem, że wszelka nadzieja jest tu bez sensu, nie mogłam się powstrzymać i ruszyłem w pościg za Lensem. Świadomość, że Bonika została uwięziona przez tego potwora, mnie dobijała. Musiałam ją uratować i chronić. Było jasne, że tym razem zawiodłem. Statek, na którym była przetrzymywana jako zakładniczka, oddalał się. Tymczasem w moim kierunku zmierzały hordy jakichś stworzeń. Od razu rozpoznałem przerażające Maridy. Postrach wszystkich marynarzy Eldarii i nie bez powodu. Ten lud Fery miał w zwyczaju pożerać swoje ofiary żywcem. Próbowałem przed nimi uciec. Najważniejsze to nie pozwolić im się dotknąć. Liczyłem oczywiście na moją naturalną zwinność. Jednak nie byłem wystarczająco szybki. Jeden z Maridów chwycił moją nogę i pociągnął mnie w głębinę oceanu. To jest troszeczkę dziwacznie skonstruowane w tym momencie. Walczyłem za jadę, nie mogłem tej kreaturze pozwolić zachować nade mną przewagi, a przede wszystkim wiedziałem, że zostało mi tylko kilka chwil, zanim nie wpadnę w szaleństwo. Nie miałem nic do stracenia, jako wampir z tej krwi niekoniecznie potrzebowałem dużo tlenu do oddychania, wystarczyły mi małe pęcherzyki powietrza obecne w otaczającej mnie wodzie. Chwyciłem sztylet, który wisiał przy moim biodrze i przycisnąłem nogę do klatki piersiowej tak, żeby Marid się do mnie zbliżył. Zrozumiał, co zrobiłem i odwrócił się w moją stronę z błyskiem wyzwania w oczach. Kreatura puściła mnie, a na jej twarzy pojawił się podstępny uśmiech. Mogłam z łatwością odczytać radość, jaką odczuwała na myśl o takiej małej zabawie z ofiarą. Ojejciu! Właśnie w tym momencie mój umysł stracił orientację i tak już ohydna twarz Marida zniekształciła się jeszcze bardziej i wydawała się rozpływać w wodzie, która stała się teraz ogromnym oceanem lawy. Po części wiedziałem, że to halucynacje wywołane przez Maridę, ale z drugiej strony nie byłem w stanie się do tego zdystansować. Ogarnęło mi przerażenie, brakowało mi tchu, serce waliło jak szalone, jakby miało mi wyskoczyć z piersi. Ale nagle padło na mnie łagodne, ciepłe światło i przez warstwę wody zobaczyłem wspaniałą twarz Bonika. To nie brzmi dobrze! Nie mogłam powstrzymać łez, choć dobrze wiedziałam, że to była tylko wizja, że nie powinienem w to wierzyć, jednak się jej poddałem. Byłem przekonany, że umieram, ale przynajmniej umrę szczęśliwy. Logika! Bonika odciągnęła ode mnie... Okej? To brzmi dziwnie. Kreatury i wyprowadziła na powierzchnię wody. Znów mogłem oddychać, ale ciężko mi było utrzymać świadomość. Kilka chwil później obudziłem się na plaży. Statek odpłynął, a ja nadal miałem halucynacje. Chmury na niebie przybierały nieopisane kształty, a w uszach rozbrzmiewały mi głosy śmiejących się dzieci. Próbowałem się skoncentrować i wśród tego całego gwaru dosłyszałem imię Huang Hua.
Jakieś przerażające formy wyjaśniły mi, że zostały wysłane przez Huang Hua i że muszę koniecznie porozmawiać z Miko. Ale przede wszystkim chciały mnie zabrać do przychodni. Och, przytaknąłem bez słowa. No i tak, teraz zrobi zapchaj dziury, będziemy robili coś takiego. To jest totalnie bez sensu. O, tak, i w ogóle mnie nie zaskoczyło, że przeżył. No, to nawet nie trzymało w napięciu, szczerze powiedziawszy. W momencie, kiedy nasłał te zwariowane stwory, to może tak trochę miałam zastanowienie, ale potem to... Ej, tak mi się zdało. Przecież na Marii to sprawia, że zaczynam wariować. Twarze, które widzisz wokół siebie, nie są prawdziwe, Nefro. Musisz pozwolić temu Hai-no-Chang? Co? Zaprowadził cię do przechodni i stara się nie zatracać w tym szaleństwie. W sumie to wszystko wygląda dość normalnie. Ale cieszę się, że nie wpadli na pomysł na przykład, że klikasz na coś, na jakieś przejście, a pojawiasz się gdzie indziej, nie? I tak póki ci się nie wyrosło. Evelyn? Nefra, co ci się stało? Kim jest to stworzenie obok ciebie? Huang Hua? To Huang Hua? Usłyszałem, że Hao Chang zwraca się do postaci, która prawdopodobnie była Evelyn. Z powodu halucynogennej trucizny Maridów nie mogę rozróżnić prawdziwych głosów i twarzy osób, które do mnie mówią. Muszę zdać się na swój instynkt i nie ulegać panice. Rozumiem, natychmiast połóżcie go na łóżku. Byłem zaatakowany Maridy. Rysująca się przede mną sylwetka Evelyn zniekształciła się i zaczęła machać takimi świetlnymi mackami. Boże, jakie to jest okropnie opisane. Kiedy przyłożyła je do mojego ciała, poczułam ostre pieczenie, jakby moja skóra była nadwrażliwa na słońce. Ależ to niemożliwe, wampiry boją się światła jedynie na ziemi, nie tutaj, nie w Eldarii. No już, Nefro, weź się w garść. Ezere, Valkion, trzymajcie go. Liptan, podaj mi srebrny nożyk i fiolkę z krwią, która stoi na szafce. Słyszałam zaklęcie po arabsku. Czemu po arabsku? Poczułem, że w kilku miejscach na moim ciele nałożono jakąś zimną substancję. Nie mogę jednak zrozumieć, co oni mówią. Mój mózg nie był w stanie pojąć tych słów. Tak jakby moje zdolności pojmowania zostały zaburzone przez halucynacje. I wtedy ból jeszcze silniejszy niż wcześniej oparzenia opanował moje ciało. Zacząłem krzyczeć na cały gardło, podczas gdy ten rytuał, to zaklęcie wprost wyrywało mi duszę, by rozbić ją w drobny mak. Ale wkrótce zobaczyłem jakiś rodzaj śpiączki. Najpierw zacząłem widzieć coraz bardziej niewyraźnie, a w końcu wszystko wokół mnie stało się czarne. Miałem bardzo dziwne sny, jeden z nich dotyczył Boniki. Dźwięki i głosu przynosił mi ulgę, pragnąłem jej ramion i ciało, Boże. Ale jest zapchać dziura w tym momencie. Gwałtownie się obudziłem, zanim zdążyłem zasmakować słodyczy ust mojej ukochanej. Bardzo szybko dopadła mnie rzeczywistość, bo nikt tu nie było. Nefro, słyszysz mnie? Kiwnąłem głową. Zostałeś zakażony halucynogenną trucizną Maridów i musieliśmy cię leczyć. Wyszedłeś z tego, ale wciąż jesteś słaby. Znaleźliście Bonikę? Nie, będziemy się zastanawiać. Co to jest pomiko? To mogło powiedzieć, nie będziemy się zastanawiać. Jak ją uratować, ale najpierw musimy wiedzieć, gdzie ona dokładnie jest. Nie martw się, Nefro, nie zostawimy jej. Odetchnąłem z ulgą. Wtedy podeszła do mnie Evelyn i poleciła mi odpoczywać do odwołania. Po tym, co właśnie przeżyłem, nie mogę się na to nie zgodzić. Ale zanim pozwolę ci odpocząć, czy możesz mi powiedzieć, jak wyszedłeś z kwatery głównej? Lens wzniósł magiczną barierę, niemożliwą do obalenia. Nie rozumiem. Miko, czy twoje pytania nie mogą poczekać? W porządku, Evelyn. Mam wystarczająco dużo sił, by mówić, choć moje myśli wciąż jeszcze są w rozsypce. Odkryłem przejście pod wiśnią, szukając sposobu, by wydostać się z kwatery głównej. Nie wiem kto, ale ktoś musiał tam być tuż przede mną. Przejście znów się zamknęło zaraz po tym, jak tam wyszedłem. Ten podziemny korytarz prowadził do lasu, stamtąd udałem się na plażę. Tajne przejście, nie wiedziałam, że tam jest. Dziękuję za tą cenną informację, to wyjaśnia, jak Lens mógł się wkradać do kwatery głównej przez cały ten czas. No dobrze, odpocznij, znajdziemy sposób, by uratować Bonikę. Daj mi znać, kiedy będziesz miała jakieś nowe wiadomości. Możesz na mnie liczyć. Miko mruknęła do mnie porozumiewawczo i wyszła. Ezariel i Valkion serdecznie uścisnęli mi dłoń i również poszli. Będę do ciebie zaglądać co 2 godziny. Będziesz w pokoju Boniki, tak?
Przypuszczam, że po ataku Lensa remanenty w moim pokoju jeszcze się nie skończyły. Remonty! Serio! Nie, niestety. Okej, zwrócę na to uwagę. Nie wahaj się mnie wezwać, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Jesteśmy tu wszyscy, żeby ci pomóc. Choć w sprawie Boniki dziewczyny starają się być pozytywnie nastawione, nie mogę przestać sobie wyobrażać koszmaru, przez który ona teraz musi przechodzić. Gdybym tylko mógł być przy niej. No cóż, tak dramatycznie znowu nie jest. Kiedy znalazłem się w pokoju Boniki, moje serce zamarło. Ten pokój jest bez niej taki pusty. Tak nie, jak na zwykle. Położyłem się w jej pościelach, próbując wyczuć ostatnie ślady zapachu, które tu po niej pozostały, ale minęło tyle czasu, od kiedy zniknęła, że niczego już nie czułem. Okej? Kiedy znalazłem się wreszcie w objęciach Morfeusza, znajomy głos obudził mnie w środku nocy. Wstałem i zaskoczony wpadłem na moją siostrę Karen. Nef, Huang Hua przyjechała. Co proszę? Chodź i nie dyskutuj. Boż, czy tutaj będzie coś sensownego, bo w sumie to... niewiele widzę i nawet nie wiem, czy dobrze idę. Gdzieś ty przyszłam. Huang Hua jest tutaj, jak to możliwe? Nefro, jak miło cię widzieć, co się stało? Nefro, nie powinieneś odpoczywać? Tak, tak, ale Karen powiadomiła mnie o przybyciu Huang Hua. Nie chciałem tego przegapić. Karen, twój brat musi odzyskać siły. Nie zawracaj mu głowy bez powodu. Bez powodu? To tak mnie kwalifikujesz. Huang Hua mogłaby nam pomóc znaleźć Bonikę. Bonika zaginęła. Miko, Nefro, chyba mamy sobie dużo do powiedzenia. I gdzie mamy sobie o tym pogadać? Bo nie wiem. Tu? kobieto, jesteś strasznie wybredna. A więc opowiedz mi o wszystkim, co się stało. Wyjaśniłam Huang Hua, o czym jeszcze nie wiedziała, że Lens porwał Bonikę. Miko była szybsza ode mnie i już jej przekazała wszystkie pozostałe informacje. Jak się można było spodziewać, Huang Hua wpadła w furię, kiedy dowiedziała się o porwaniu Boniki i natychmiast wzięła sprawę w swoje ręce. Obie dziewczyny siedziały razem sporą część nocy, studiując wszystkie możliwe sposoby na ratowanie tej, którą kocha. Okej, co do mnie, nadal odpoczywałem, tak jak kazała Miko. To było frustrujące, ale jeśli chciałem pomóc mojej ukochanej, musiałem wrócić do pełni sił. Następnego dnia rano, z tego co zrozumiałem, przeprowadzono rytuał, by odnaleźć Bonikę. Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie kwatery głównej, poza mną. Wciąż miałem nieco zamglony umysł pod wpływem pozostałości trucizny Maridów. Jedyne, co udało mi się wychwycić z tej historii, to że Bonika podążała w kierunku Memorii. Musiałam się tam udać jak najszybciej. Jeśli czujesz się wystarczająco dobrze, nie mam nic przeciwko. Dziękuję. Co jest? Nic, tylko przygotowałem cały zestaw argumentów, żeby cię przekonać. Jestem zaskoczony, że tak łatwo się zgodziłaś. Przecież to twoja dziewczyna, całkowicie rozumiem, że chcesz wziąć udział w tej misji. Dobrze, możesz się przygotować. Wyprawa powinna ruszyć w ciągu kilku godzin. Idę do kryształowej sali. Jeszcze raz dziękuję, Miko. A gdzie są twoje rzeczy? Szybko zabrałem rzeczy ze swojego pokoju. Poszedłem jeszcze do pokoju Boniki po jedną z jej chust. Tak bardzo mi brakuje jej obecności. Czy musisz wziąć jej chustkę? Nie powinniśmy niepotrzebnie się ociągać z wyjazdem. Już? Czyli to prawda? Co? Będziecie ratować Bonikę. To prawda, ruszamy. Chcemy jechać. nie sądzę, żeby to było możliwe. Dlaczego? To niebezpieczna misja i... Uważasz, że jesteśmy za słabe. Wcale nie, ale nie zgadzam się, by posyłać moją młodszą siostrę i jej najlepszą przyjaciółkę wprost do paszczy lwa. Co? Nie masz prawa nami rządzić. Jeżeli coś ci się nie spodoba, idź się poskarżyć Miko, że nadużywam swojej władzy. A zresztą to ona wybrała poszczególne ekipy. To tyle, na razie. Chodź, Ali, musimy przekonać Miko. Teraz sobie poszły. Spoko. A gdzie jest reszta twoich rzeczy? Tak. Nie wiem, to już tylko iść na wyjazd? Naskoczył na mnie Kero. Kero naskoczył, co się stało? Tak? Mógłbyś przemówić Miko do rozsądku? W jakiej sprawie? Moja misja ratunkowa Boniki, chcę tam być. Przykro mi, ale powinieneś spróbować sam przekonać Miko. Cały czas próbuję, jestem tak sfrustrowany i zmartwiony, ale ona nie chce o niczym słyszeć. Musi mieć swoje powody, jestem zdołowany sprawą Boniki, tak samo jak ty. Obiecuję ci, że przywiozę ją z powrotem żywą bez względu na koszty.
porządku. Tak, poświęcimy wszystko. To jest w sumie ciekawe. Nie wiem. Że mamy pójść na statek? Bo już w sumie nie wiem. Tam chyba nie ma opcji, żeby pójść właśnie przez wodę. A, czyli co, musimy się znowu po prostu smród po gaciach poszwędzać i tracić punkty, których i tak nie mam za wiele. 1000 mi został, super! Na pewno mi starczy. O, gdzie ty możesz mieć te jeszcze rzeczy swoje? Człowieku! Czułem, że ktoś klepie mnie po ramieniu. Hej, zdaje się, że ruszacie na ratunek Bonice, czy można się przyłączyć do tej misji? A ty nie znasz. Zgadza się, ale jesteśmy już w komplecie. A cóż, też chciałam pomóc ją uratować. Taka dobra i miła. Przykro mi. Nie szkodzi, tylko przywieźcie ją całą i zdrową, dobrze? Czemu wszyscy mnie napastują tylko po to, żebym traciła manę? To wcale nie jest takie miłe, kiedy ja muszę tracić na to manę, żeby posłuchać, jak wy marudzicie. O! Jak bardzo? Nie wiem już co robić. Wkurzy mnie, jak będę musiała jeszcze coś doładować. Nie doładuję, obiecuję. Poczekacie. Ale mnie tu boli. Gdzie ile punktów tracę? Ludzie źli. Występni. Niedobrzy. Idę sobie stąd. Przeginacie. Ja chcę stąd iść. Po kilku godzinach czekania na kolegów z mojej ekipy byliśmy gotowi do wyjazdu. Wreszcie. W misji uczestniczą Liftan, Ezarel, Valkion, Evelyn i kilku innych członków straży. Muszę już tylko iść na plażę i wsiąść na statek. Dobra, lecimy, bo nie wkurzycie. Wreszcie, idziemy. Wiatr od morza pieścił moją skórę. Na myśl o tym, że wkrótce znajdziemy panikę, czułem wzrost adrenaliny. Już się nie martw, kochani, wkrótce będę przy tobie. No się aż tak nie martwi. W końcu przybyła pomoc, ale czy dotrą na czas? Jego miecz mnie nie dosięgnął. Wbił się gwałtownie w ziemię kilka centymetrów ode mnie. Na chwilę moje serce przestało bić. Lens stał przede mną, bez wątpienia gotowy, by mnie zabić. Musiałam coś zrobić. Za wszelką cenę muszę mu wyjaśnić, jak było naprawdę. Nie próbowałam uciec, tylko znaleźć pomoc. Byłeś w złym stanie. To dlaczego jesteś sama? Nikogo nie znalazłam. Poszłam do obozu, ale było tam pusto. Wydaje mi się, że niektórzy byli na statku. Machałam do nich i próbowałam ich zawołać, ale nie było żadnej odpowiedzi. Nieważne. Wracajmy do Fafnira. Trzyma mnie mocno za nadgarstek. Chyba nie mam wyboru. O, ogólnie czuję się, że ogólnie nie za wiele mam wyboru. O, znowu tu jesteś, Lens. Jak się masz? Lepiej, od kiedy podzieliłeś się ze mną swoją energią. To nic takiego. Ważne, żeby dbać o swoją rodzinę, moje dziecko. Jeszcze Lens odwrócił wzrok. Czy rozumiesz teraz decyzję swoich rodziców? A czy rozumiesz teraz, że on próbował mnie teraz zabić? O! Niestety nie, ale to otworzyło mi oczy na inną istotną sprawę. W sumie to nie raz próbował mi się zabić. No co w takim razie? Nigdy nie powinienem był prowadzić tej wojny bez mojego brata. To zdanie zbliżyło mi krew w żyłach. Lens jest całkowicie zaślepiony swoją nienawiścią. Co Lens zanieruchomiał, a potem spojrzał przez ramię, jakby spodziewał się kogoś tam zobaczyć. Chyba coś jednak jest nie tak. O, nie spodziewałem się tego. Co się dzieje, Fafnirze? Mamy gości. Gości? Czyżby to była Straż L? Odnaleźli mnie? Musimy stąd iść jak najszybciej. Nie traćmy czasu. Lens brutalnie chwycił mnie za nadgarstek i pociągnął za sobą. Nie wiem, co kombinujecie. Co mi się to nie podoba? Dotarliśmy na plażę i w oddali zobaczyłam statki Feng Huangu. Kraken podąża w ich stronę. Nefra, jestem tutaj! Chciałam rzucić się do wody, by jak najszybciej być przy nim, ale Lens wciąż mocno mnie trzymał. Zostajesz ze mną. Orionie, upewnij się, że te mierdoty za nami nie idą. Zrozumiano. Nie, no weź, Orion! Nie masz już dokąd pójść i nie licz na to, że Fafnir cię ochroni. Pozwoli Valkionowi wejść do swojego królestwa tak samo, jak pozwolił tobie. Zamknij się, mała idiotko. Stres zaczyna brać nad nim górę. Muszę wykorzystać te jego chwile słabości. I to w jaki sposób? Bo nie wiem. Nawet nie wiem, gdzie mam iść.
uważam, że chyba za bardzo im to na rękę. Oh. No i co? No i co? Wszędzie... Jak mnie to wkurza. Wygląda na to, że Lenz nie wie już dokąd pójść. To odpowiedni moment, żeby dodatkowo skomplikować mu sprawę i spróbować uciec. Kopnąłem go w piszczel, zachwiał się i na chwilę mnie puścił. Skorzystałem z okazji, by podbiec jak najdalej od niego. Ale on nie dał się tak łatwo wykiwać i szybko poczułam jakąś linę zaciskającą się na moim gardle. Coś, co przypominało bicz i swoim ciepłem lekko przyszyło moją szyję, parzyło moją szyję. Nie uciekniesz mi, chodź tutaj. Energetyczna pętla wybiega wprost z jego dłoni, gwałtownie za nią pociągnął. Przez chwilę miałam wrażenie, że się duszę. Nie mam innego wyboru, raz jeszcze muszę z nim iść. A gdzie? Mana mnie boli! Poszliśmy na zapomniany klif. Lenz trzymał się mnie, jakbym była jego ostatnią nadzieją. Chyba czuł podobnie jak ja zbliżający się koniec tego szaleńczego pościgu. Ezreal, Nefra, Valkion i Liftan dotarli na miejsce kilka chwil później, mocno przerażeni. Mogłam wyczytać z ich twarzy cały strach przed możliwością tego, że Lenz zrzuci mnie z urwiska. Jeszcze krok, a ona będzie się witać z dnem oceanu. No i trudno! Lenz, nie rób tego, zastanów się! Pozwólcie mu to zrobić, nie obchodzi mnie moja śmierć, nie możecie pozwolić mu uciec, nie róbcie... Lenz zadał mi tak mocny cios plecy, że straciłam oddech. Widziałam jak chłopacy aż podskoczyli, słysząc jak krzyknęłam z bólu. Patrzyłam na nich, jakbym chciała powiedzieć, wszystko będzie dobrze. Byłam gotowa skoczyć, jeśli to mogłoby im pozwolić schwytać Lenza. Ale czułam doskonale, że oni zrobią wszystko, żebym mogła wyjść z tego cała i zdrowa, że są gotowi poświęcić tę wyjątkową szansę na złapanie Lenza, żeby tylko mnie ratować. Nie mogłam powstrzymać łez. Wokół mnie panowała cisza, nawet wiatr wydawał się zawieszony w miejscu, jakby on też stał się świadkiem zakończenia tej historii. Nikt nie mógł przewidzieć ofiary, która wkrótce nastąpiła. What? Mój bracie, musisz zrozumieć, że ta straż ma nas gdzieś i przy pierwszej okazji poświęcą nas w imię chwiejnej i niepewnej równowagi tego świata. To nieprawda, Miko nigdy by nam tego nie zrobiła. Mamy teraz inne możliwości. Wciąż jeszcze możesz przejść na moją stronę. Nie opowiadaj bzdur. Dobrze wiem, że twoi przyjaciele mnie zabiją, kiedy tylko będą mieli taką szansę. Dobrze, więc to ja pójdę za tobą, mój bracie. Ale żebym to zrobił, musisz uwolnić Ponikę. Boże. Nie wiem. To jest bzdurne. Nie rób tego, on jest zły. Uważam, że to było... Zaminusuję pewnie, ale uważam, że to jest bardziej szczere. Nie możesz tego zrozumieć, Bonika. Jego słowa dudniły w powietrzu i raniły moje serce niczym brzytwa. Pomysł, by Valkion poświęcał się dla mnie, był nie do przyjęcia. Jak on mógł mu na to pozwolić? To szaleństwo. Mroczne szaleństwo. Moje mroczne szaleństwo. Ezreal, Nefra, Liftan, zatrzymajcie go, błagam. Valkionie, jesteś pewien? Tak, Lenz, pozwól jej odejść. Od razu poczułam, jak Lenz rozluźnia swój uścisk, ale już chwilę później wzniosła się wokół mnie krystaliczna niebieska ściana. Lenz może i trochę ustąpił, ale nie był głupi. Przy użyciu swoich mocy uwięził mnie, by zabezpieczyć się przed możliwym atakiem. Tylko uważaj, jeśli spróbujesz mnie zranić lub zabić, ona pozostanie uwięziona w tej magicznej celi. Chłopaki, nic nie róbcie i czekajcie tutaj, chrońcie ją. Zgoda. Boże, tak zrobimy, Valkionie. Dobrze, obiecuję. Valkion rzucił w moim kierunku ostatnie spojrzenie. Valkionie, no pogięło cię, chłopie! Łzy zaczęły spływać mi po policzkach. Boże, no zostań, proszę cię! Bezskutecznie waliłam w ścianę mojego magicznego więzienia. Łzy zaczęły spływać mi po policzkach, nawet nie próbowałam ich powstrzymać. Valkion już na mnie nie spojrzał, podszedł do Lenza, zobaczyłam jak ten drugi kładzie na ramieniu brata swoją silną dłoń. Chciałam go stamtąd wyrwać, ale nie pozwalało mi na to magiczne więzienie, w którym się znajdowałam. No niestety, nie dostałam tej ilustracji. A co czekacie? Ruszajcie za nim! Nie wiem, co miałabym powiedzieć, żeby to się miało zadziałać. Naprawdę nie mam bladego pomysłu, gdzie mogłam zrobić coś złego.
Monika, obiecaliśmy Valkyonowi, że nie będziemy niczego kombinować. A może to chodziło o to, żeby powiedzieć, że trzeba byłoby mieć wątek z Valkyonem? I będziecie tu siedzieć ze złożonymi rękami z powodu jakiejś banalnej obietnicy. Może ten czas, jak ten odcinek będzie, to już będę miała podpowiedzi i wtedy wam napiszę, co trzeba było zrobić, ale... Nie odpowiedzieli i ta cisza przeraziła mnie jeszcze bardziej. Dlaczego ci idioci nic nie robią? Jak w rzadko którym odcinku naprawdę cieszyłam się, że mogę wybierać to, co myślę, naprawdę. Kiedy Lance i Valkyon odeszli, poczułam, że energia otaczającej mnie cali słabnie. Natychmiast rzuciłam się na tę barierę z nadzieją, że ją przebiję. Monika, niepotrzebnie zrobisz sobie krzywdę. No ja nie mogę tu bezczynnie czekać. Zobaczyłam, jak ich to wkurza i przestałam walić w ścianę, którą zresztą powoli sama znikała. Byłam uratowana, ale za jego cenę. Wtedy poczułam drgania pod stopami. Najpierw ziemia lekko się zatrzęsła, a chwilę potem nastąpiło silne tępnięcie. Zamarłam z przerażenia. Żegnaj, mała zarazo? Co? Kto to powiedział? Natychmiast wyczuli się wszystkie moje zmysły. Wyczuliły się. To nie był zwykły głos. To głos Lensa. On zrobił z tym miejscem coś dziwnego. Grunt zaczął mi się usuwać spod stóp. Poczułam, że się przewracam. Szybko wyciągnęłam ręce w stronę chłopaków. W ułamku sekundy cały mój świat zaczął się baić. Zaczęłam spadać z urwiska na zawrotną prędkością. Znowu, niestety, brak. Wiatr huczał mi w uszach, gwałtownie uderzał o twarz. Z każdą sekundą byliśmy bliżej upadku. Mogłam wtedy umrzeć, rozerwana przez zimne i bezlitosne morze, ale cudem przeżyłam. Jednak spadłam z taką prędkością, że zanurzyłam się głęboko w otchłani. Jak mówię, możliwe, że jak będziecie chcieli, to, że tak powiem, zrobimy kiedyś może live'a albo coś tam z takim właśnie doprecyzowaniem, co zrobić, żeby zdobyć ilustrację. Może zobaczymy inną ścieżkę, jak chcecie. Ciśnienie wody było dla mnie zdecydowanie za wysokie, a zarazem nie byłam w stanie wydostać się na powierzchnię. Szybko zrozumiałam, dlaczego moja stopa zaklinowała się między skałami. Byłam tam unieruchomiona. Skała była zbyt ciężka i nie dało się jej przesunąć. Uświadomiłam sobie, że nigdy się z tej pułapki nie uwolnię i rozpaczliwie spojrzałam w górę. Dostrzegłam jeszcze ostatnie promienie słońca i uznałam, że czas oddać się śmierci. Aha, zakończ. Dzięki swoim drobnym odpowiedziom zobacz przedmiot kryształowy na szyi. Ale jakieś dobre odpowiedzi miałam. A tylko, że nie dostałam żadnej ilustracji. Ta miniaturka jest cudna. Dobra, te ilustracje obaczę sobie później, ewentualnie wy sobie możecie obaczyć, ja nie wiem. Jak mówię, mogę zrobić kiedyś może coś takiego a la live, albo nie wiem. Coś troszeczkę pobocznego, bo nie chcę drugi raz nagrywać tego odcinka jakoś tak pełnoprawnie. I zobaczymy, może wtedy zdobędziemy te ilustracje, ewentualnie wam je tu wkleję. Na zasadzie do klejenia, nie wiem, coś wykombinuję. Jak to będzie, to w sumie mam to już troszeczkę. Byłam na tyle ciekawa tego odcinka, że właśnie przeszłam go całego na raz. Naprawdę byłam zadowolona z wyborów, jakie podjęłam i nie uważam, że bym zrobiła coś złego. To by naprawdę musiały być jakieś straszne pierdołki, żebym ja tych ilustracji nie dostała, no i trudno. Jakoś to przeżyję. No ale wyżarło to masę punktów, bo jakieś 5000. Znowu bardzo ciężki odcinek i tak się obawiałam, że w ogóle tak będzie, więc... że tak powiem, no trudno. Także tutaj się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się ogólnie podobał. Zapraszam oczywiście na kolejne, gdzie może przeżyjemy. No i cześć.